Cześć mordy, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku Pogromców Mitów na moim kanale. Kolejny świetny odcinek z super dawką mitów od was. Piszcie oczywiście mity do kolejnego odcinka. I moi drodzy, mam małe ogłoszenie. Do sklepu Teamu Kaluch wróciły najbardziej kultowe koszulki w kolorze czarnym i białym. Koszulki Teamu Kaluch, oczywiście inspirowane okładką GTA, już dostępne, także jeśli chcecie nabyć, pełna rozmiarówka już jest na stronie, mnóstwo koszulek dla was. Także koniecznie sprawdźcie, jak to wygląda. Oczywiście link w opisie i tutaj teraz macie pode mną gdzieś ten link. No i co, zapraszam was do oglądania odcinka. Miłego dzionka wam życzę i do zobaczenia jutro na jemie. Napiszcie, z kim się widzę. W misji Paparazzo Kra, gdy weźmiemy auto Poppy, to spod maski będzie leciał dym, lecz auto będzie jeździć normalnie. Natomiast jeśli uderzymy w drzewo ze średnią prędkością, auto nagle się zepsuje. Dzień dobry, witam wszystkich. Moi drodzy, efektowny pościg. Zobaczcie, co tu się wyrabia na samym starcie. Gonimy pijaną aktorkę chyba Molly i ona właśnie jedzie samochodem Poppy. Przepraszam, jakim Molly? Molly to zginęła dwa odcinki temu w Pogromcach Mitów. Natomiast Poppy to jest ta laska, która prowadzi ten różowy samochód i ogólnie w pewnym momencie ona traci panowanie i coś z tym samochodem dzieje się niedobrego. Zresztą zobaczycie to już za moment. No chwilę ten pościg trwa, więc myślę, że jak dojdziemy już do sedna sprawy, to się za moment zobaczymy. Także co? Okej, i zobaczcie na to. Tu jest ten moment, kiedy Molly uderza w samochód. Wysiada, oczywiście jest trochę pijana z tego, co tu widać. I autorowi chodziło o to, że jak wsiądziemy do tego auta, to po uderzeniu z drzewem jakimkolwiek będziemy, moi drodzy, w stanie zniszczyć ten samochód tak bardzo łatwo. No zobaczymy. W każdym razie muszę zrobić, wysłać Beverly'emu Poppy, bo oczywiście tutaj chodzi w tej misji o to, że jesteśmy paparazzi. Beverly to jest chyba ten nasz pracodawca, nie pamiętam już tego, to jest misja poboczna. Okej, zmiataj stamtąd zanim cię zgarną. No ja bym chciał zgarnąć samochód Poppy. Wiem, że mnie tepnie z powrotem do mojej misji fabularnej, kiedy wykonam misję, więc może być różnie z tym, kurczę. Wsiadają do auta, pytanie czy jak ja się teraz zbliżę do tej fury, to co się wydarzy? Czy mogę ją sobie zabrać po prostu? Chyba mogę, no i dobra. Jedziemy, uderzamy z lekką prędkością. Nie no, ten samochód dalej jedzie. Okej, no to jedźmy dalej w takim razie. Uderzmy jeszcze trochę mocniej. On cały czas, moi drodzy, bangla. Tutaj jest ogromne drzewo. I co? O, przestał działać faktycznie. Przestał działać. Był już mocno uszkodzony. Uderzyliśmy wcale nie tak średnio, nie z taką średnią prędkością, tylko ostro uderzyliśmy w to drzewo, no i samochód przestał działać. Wszystko się raczej zgadza. Niestety tepnęło nas, więc ten test będzie tylko jeden, ze względu na to, że ten pościg trwa bardzo długo, no ale widzieliśmy. Udało nam się rozbić ten samochód. Teraz oczywiście gra wraca mi do mojego save'a 100%, ale wszystko było widoczne, mit jak najbardziej potwierdzony. Witam w dzisiejszym odcinku i rozpoczynamy. Gromimy te mity. W domu Franklina, jak patrzymy przez teleskop pomiędzy czerwonymi fotelami, na jednej ze ścian budynków są trzy znane postacie. Dobra, jesteśmy z Franklinem i teraz pytanie, czy ten teleskop wskaże nam jakieś trzy tajemnicze postacie, jeśli popatrzymy między cztery palmy, które gdzieś tutaj są. No tutaj widzę jakieś palmy, czy jest ich cztery, nie wiem. W każdym razie, z tego co, kurczę, chyba zdążyłem zauważyć, albo się mylę. Tak, mylę się, tutaj nie ma drugiego teleskopu, myślałem, że są dwa, jest jeden. No więc sprawdzimy jeden, sprawdzimy czy w ogóle uda nam się wejść z nim w interakcję, bo różnie z tym bywa ostatnio. Naciśnij E, aby spojrzeć przez teleskop, wydaje mi się, że wszystko działa. Mamy te palmy, jakiś budynek z postaciami. Szukamy budynku z postaciami, gdzie... Aha, ja mogę tylko tak manewrować, więc... No, ciężkie to nie będzie, tutaj moi drodzy, nigdzie takiego budynku nie ma. Natomiast tutaj... co to za budynek? I o co chodzi z tymi znanymi postaciami? Na początku jak przeczytałem tego mita, mówię, o pewnie Michael, Franklin i Trevor, gdzieś ich tutaj zobaczymy. Wy pewnie też tak myśleliście, natomiast co to są za postacie? Czekam w komentarzach na, moi drodzy, odpowiedź. Będę nagradzał serduszkami, jeśli zgadniecie faktycznie, bo ja na przykład wiem. I strzelam, że za tą palmą jeszcze jest jedna postać, więc czas skoczyć tutaj noclipem. To krył się za palmą, moi drodzy. Znacie te osoby? Jeśli znacie, dajcie znać. W ogóle, wow, to jest budynek figur woskowych. Figury woskowe w Los Santos, szczerze mówiąc, to jest na tej ulicy w ogóle obok banku. Ja tego budynku nigdy nie widziałem. To jest właśnie to. GTA czasem po 5 latach można dowiedzieć się czegoś nowego. Tego budynku wcześniej nie widziałem, tego graffiti również wcześniej nie widziałem. Także no, jestem w szoku, ale co to są za postacie? Czekam na wasze odpowiedzi, będę nagradzał serduszkami poprawne odpowiedzi. Ten gość już wie.
Ten też już wie, że mit jest potwierdzony. Sprzątaczka w domu Michaela myje ciągle tylko jeden talerz. Dom Michaela de Santy, moi drodzy, i ta sprzątaczka nieszczęsna. Okej, witam panią. Co pani robi? Czyściła faktycznie jakiś talerz, który tutaj jest? Co ona teraz będzie robić? Czy ona myje tylko jeden talerz? Czy ona jest jakaś bardziej wielofunkcyjna? No nie wiem. Macie mnóstwo garnków, ona... A, no nie, zobaczcie, teraz czyści coś. Albo położyła przynajmniej szczotkę tutaj. O co z nią chodzi? Wcześniej się, moi drodzy, nie zagłębiałem i za bardzo nie przyglądałem jej pracy w domu. A, nie może sprzątać, kiedy ktoś patrzy. No dobra, to ja ci nie przeszkadzam, słuchaj. Faktycznie ona może panikować przez to, że jesteśmy w domu, więc ja się będę oddalał. Będę starał się załadować czanki od nowa cały czas i zobaczymy, czy faktycznie ona myje tylko jeden talerz. No nie, zobaczcie, teraz schowała sobie, nie wiem, w stanik widelec, który czyściła. Więc, moi drodzy, coś mi tutaj śmierdzi, ten mit być może będzie obalony. Dobra, zbliżamy się ponownie, znowu przeładowały się czanki. Co tym razem robi pani sprzątaczka? Znowu coś dziwnego z tym... Zobaczcie, gdzie ona go chowa. Z tym widelcem. Wow, więc ona nie myje talerza w ogóle. Tylko myje widelec, który później chowa. Wciąż, zobaczcie, i schowa go tutaj gdzieś sobie. Wow. Gdzie on znika? Odkryliśmy coś nowego, bo wiecie, jak Michael wchodzi do domu, to wtedy ona zdąży go schować, zanim gracz podejdzie po prostu tutaj pod tą sprzątaczkę. Natomiast no my troszkę ją zaskakujemy modyfikacjami. Serio, ta kobieta nic nie robi poza chowaniem widelca, który sobie poleruje gdzieś w stanik albo w jakieś inne części ubrania. Chyba tak, no zobaczcie. I później przechodzi tutaj, zostawia szmatkę na blacie i w zasadzie czeka, aż wyjdziemy, prawda? No to nic, zawraca. Dobra, dajmy jej chwilę. Ostatni test, co ona teraz robi? Nic, chodzi po domu. Wow! Widzieliście to? Ona sprzątała ścianę. Teraz nam się cała koncepcja mita zawaliła. Mit jest i tak obalony, ale ja myślałem, że ona tylko myje widelec. A co się okazuje? Potrafi myć też ściany. Jezu, złota kobieta. Teraz już nie mogę jej zlokalizować. W każdym razie mit jest obalony, moi drodzy. Sprzątaczka robi troszkę więcej. Zresztą wiedzieliśmy to przed chwilą. Przy wrakach helikopterów nie ma nigdy śmigieł. Coś tu najlepszego podziało. Ja, moi drodzy, przygotowuję się do mita. Się okazuje, że samolot wleciał w moje helikoptery, które sobie tu rozstawiłem. Moi drodzy, sprawdzamy, czy faktycznie w tym GTA, jak się nam zniszczy helikopter, to nigdy, ale to nigdy nie widać śmigła. Śmigła po prostu pękają i uciekają. No nie wiem, co się z nimi dzieje, w każdym razie coś dziwnego. Sprawdzimy to, czy któryś z tych modeli może, nie wiem, zachowa się choć trochę inaczej i te śmigła na wraku zostaną. No wątpię, szczerze mówiąc. Zdysponowałem tutaj dużo różnych modeli. Szczególnie liczę na tego dużego, że ten duży jednak pokaże klasę i faktycznie te śmigła zostaną. No co, testujemy, myślę. Klikam sobie F3, żeby widok był dobry. Klikam G. Jak z tymi śmigłami? Czy któreś śmigło zostało? Gdziekolwiek. Moi drodzy, żadne chyba nie zostało. No zobaczcie. Jak już wybucha, chociaż... Jeszcze na tego liczę tutaj. No nie. Śmigła, widać to dobrze, że jest animacja, jak one wylatują w powietrze, rozpryskują się, znikają. No nie wiem, tak to działa. Trochę to dziwne, ale chyba macie rację. Spowolnię czas, żebyśmy mogli zobaczyć i przyjrzeć się dokładnie, jak to działa. Moi drodzy, świat zero, uwaga. O! Patrzcie, jak to wygląda. Najpierw, teraz to fenomenalnie widać, najpierw niszczą się śmigła, a dopiero później jest eksplozja, czyli to jest tak napisane przez Rockstara, tutaj ingerować nie możemy, wnikać również. Fajnie to wygląda w tak zwolnionym tempie. Popatrzcie, jest ten drugi wybuch charakterystyczny, no ale śmigła raczej w żadnym helikopterze nie jesteśmy w stanie ocalić. O! Widzieliście, co ja teraz zrobiłem z tymi śmigłami? Spowodowałem, że zniknęły i tak samo można zrobić z tym drugim. One po prostu reagują jak zapałki. No, tego nie zmienimy. Mit jest jak najbardziej potwierdzony. Kiedy Franklin robi zdjęcie w lustrze, to zasłania kamerkę. Jak to działa? Kurczę, nigdy tego nie testowałem. Czy faktycznie Franklin, jak robi sobie zdjęcie w lustrze, to zasłania obiektyw? Ej,
Coś w tym jest. Czemu tego palca nie widać? Ewidentnie Franklin nawet cały obiektyw zasłania, jak popatrzymy tak bokiem. Popatrzcie. No ty... Gościu, jak ty robisz tą fotę, że to tak wychodzi teraz, nie? On faktycznie tak to robi. Ciekawe, czy inne postacie, zaraz to sprawdzę. Franklin zasłania obiektyw, aż zrobię taką fotę, nie? Gdzie ten palec w tym obiektywie? No nie ma go. Faktycznie, trzyma telefon w bardzo dziwny sposób, dlatego tak to wygląda. No, chyba w każdym lustrze. Jestem też w takim lustrze, w jakimś apartamencie z online. I to tak samo wygląda. No, Franklin po prostu zasłania obiektyw palcem. A tego palca w obiektywie nie ma. Jak to wygląda u Trevora? Trevor trzyma legitnie, popatrzcie, faktycznie. I u niego ten aparat jest widoczny i tutaj żaden palec nie nachodzi na obiektyw, także Trevor robi to dobrze. Żeby Franklin tego nie robił dobrze, już bym bardziej podejrzewał albo Michaela, albo Trevora właśnie. Gości, którzy są ewidentnie starsi od Franklina Clintona, natomiast no tutaj zupełnie inaczej to wygląda. Nie chciałem do Tracy, chciałem do łazienki i sprawdzimy jeszcze Michaela, jak trzyma Michael, czy też legit, czy nie legit, oczywiście, że legit. No, ten palec jest blisko, środkowy, natomiast no, nie zasłania. Więc tylko Franklin robi coś dziwnego. Małe niedopatrzenie Rockstara. W misji Dzień Żywego Trupa, kiedy Michael leży w kostnicy i wystarczająco długo poczekasz, to pracowniki kostnicy cię potną. Moi drodzy, w tej misji, ja tutaj nie chcę wam nic spoilerować, jesteśmy w worku i będzie za moment przeprowadzana sekcja zwłok na Michaelu. Mamy kamerę z jego, moi drodzy, perspektywy i zobaczymy, czy jak ja nie zareaguję, bo za moment będę mógł się obudzić, wystraszyć tych tutaj pracowników, którzy robią mi właśnie sekcję zwłok. To jeśli tego nie zrobię, to czy oni zaczną ciąć po prostu moje ciało? No zobaczymy. Jestem ciekaw, no. Lubię takie, moi drodzy, smaczki. Już w poprzednim odcinku coś takiego było, tak samo z jubilerem, że jeśli się po prostu nie wykona danej czynności, no to coś dziwnego się dzieje później, prawda? Tutaj widać, że pracownicy sobie na luzie rozmawiają, niczego nie podejrzewają. Ja później wam pokażę, co się stanie, jak się obudzę właśnie i w jakim dokładnie miejscu jesteśmy, natomiast czekamy. Ja mogę... O, lekko ruszyłem głową i gość powiedział: on ożywa. Nie ożywam, spokojnie, nie chcę waszy. Przygotuj piłę do kości i rozworę do żeber. No i najlepiej zatkaj nos. Wow! Zaczął normalnie piłować mi brzuch. Michaelowi brzuch, widzieliście to? Zrobił taki kozak ruch. Ale zrymowałem. Ale jaja, misja nieudana, Michael zginął. Moi drodzy, to jest naprawdę prawda. Naprawdę prawda, ten bit jest potwierdzony. Ale jajca. No a co się wydarzy, jeśli faktycznie się obudzę? Już za moment wam pokażę. Okej, okay. I teraz się budzę, zobaczcie. Wracamy z zaświatów. O, wróciłem z martwych. Tego drugiego słowa nie będę czytał i cytował. No ale budzimy się właśnie w kostnicy. I też nie chcę wam spoilerować, po co tutaj Michael w ogóle przyszedł. Mit jest jak najbardziej potwierdzony i czekam na więcej tego typu. Moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie mnóstwo w górę. Pamiętajcie o tym, że koszulki Teamu Kaluch inspirowane logiem GTA, może nie logiem bardziej okładką gry, już dostępne, ponownie dostępne, bo z nimi zawsze był problem, ale teraz wreszcie są na sklepie. Jeśli chcecie skorzystać, to koniecznie śpieszcie się, bo jest jakoś po 100 sztuk każdego rozmiaru i dosyć szybko schodzą, także co? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, wpadajcie do sklepu, do następnego. Peace!